Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym magu, już tylko dwa dni dzielą nas od weekendu epickiego, na którym planuję pocisnąć na tym magu, planuję się przebrać, planuję zrobić lochy, jeszcze myślę, że jest to etap, gdzie naprawdę dosłownie jedno przebranie da nam dużo leveli, więc nagram z tego odcinek po prostu w piątek, wrzucę wam pewnie tam około godziny 16, przynajmniej taki jest plan, no ale dzisiaj myślę, że jeszcze jakieś lochy jesteśmy w stanie pocisnąć. Zerknąłem na kalkulator, już przez dość długi okres czasu tutaj nic praktycznie nie klikałem, no i naprawdę mam tam spore szanse, czy to na strefę mroku tutaj, czy to na 13 piętro chociażby, więc myślę, że dzisiaj postaramy się przynajmniej jeszcze kilka leveli wbić, żeby na tym weekendzie epickim, no jeszcze lepsze wam leciały itemki, nie? Jakby myślę, że to jest logiczne. Oprócz tego nagrywam ten odcinek również dlatego, że pojawiła się informacja o tym nowym evencie. Kto nie wie, o co chodzi, jak nagrywałem film o aktualizacji 9.1, to tam była właśnie wzmianka, że będzie jakiś nowy event, będzie to event letni, no ale nie było więcej szczegółów. Teraz już są te szczegóły, więc myślę, że do tego sobie przejdziemy, ale to może pod koniec, nie? Jak ktoś, kogoś nie interesuje odcinek, to sobie może przewinąć do końca. Jeżeli was interesują lożki, to najpierw będą lożki, a potem sobie właśnie przejdziemy po prostu do forum, mam to przygotowane tutaj i powiem wam wszystko, o co chodzi, więc dobra. Lecimy teraz. Co tutaj się pozmieniało? No tak jak mówię, za wiele się nie pozmieniało, dlatego że właśnie tutaj za wiele nie klikałem, sporo petów połapałem. Generalnie myślę, że już w ten weekend jestem nawet w stanie te pety sobie połapać, co niektóre, i porobić pierwsze przejścia. Na przykład tutaj czompa w sobotę, myślę, że z czompa na smokiego myślę, że przejdziemy, jeżeli nam to jakoś w miarę tanio wyjdzie. Tutaj ziemia, no to jeszcze nie. Światło tak samo, już jesteśmy w stanie w ten piątek przejść wokoła. Liczyłem sobie na kalkulatorze, wystarczy nam tylko trener 11, jak widzicie za 2 dni i 10 godzin nam się on zrobi, więc myślę, że nawet może skipnę w piątek, żeby po prostu pokonać. Na tym trenerze 11 i ze złapanymi wszystkimi petami, czyli tutaj lisorożec, tutaj jeszcze ptazi, tutaj właśnie ta dzinka, jak będzie na setce, mam około 3% szans na okołała, jeżeli tam wszystko dobrze policzyłem, więc no jest to naprawdę sporo, także już w piątek myślę, że tego okołała jesteśmy w sobie w stanie przeklikać, więc to git. No i co? No w mroku, no to jeszcze niestety chyba następny tydzień, czyli światło będzie git, ogień będzie git, no i tutaj siedmiornica jest powoli karmiona, także powolutku, jak widzicie, te petki idą. Jeżeli chodzi o arenę, tragedia jest, dlatego że no w dalszym ciągu brakuje mi dwóch ulepszeń, tutaj ozłocenia na siedzisko i na potwory przyspieszenia. Powiem wam, że już nawet sobie odpuściłem wstawanie w nocy, myślę, że nie jest to warte. Na W48 nie wstawałem w nocy, tylko codziennie rano tam odbierałem tego kupca i było wszystko ok, i w miarę szybko te ulepszenia mi się trafiły. Tutaj co 20 godzin budzę się czasem o 2, o 3, o 4, specjalnie żeby tylko tego kupca sobie sprawdzić i odebrać, no i niestety najczęściej wychodzi tak, że po prostu lecą nam skipy. Dzisiaj też miałem skipy, także w dalszym ciągu nam brakuje tych dwóch ulepszeń, gdzie już naprawdę dużo osób ma platyny, takie, które miały arenę o wiele później niż my, więc no niestety szkoda, ale stwierdziłem, że odpuszczam to, po prostu będę codziennie rano wstawał, sprawdzał tego kupca, w końcu się te ulepy trafią, a już przestaję tak jakoś aż tak bardzo tryhardować. Bo mi się nie chce, nie ukrywam, że mi się nie chce już od ponad miesiąca, tak naprawdę no miesiąc i dwa dni powiedzmy, czyli plus minus od miesiąca wstaję co te 20 godzin, budziki ustawiam i tak dalej, no jak widzicie pech to pech i nawet to nie pomaga, także tak wygląda nasza ręka. Co tutaj jeszcze tak na szybko, twierdzę, kwatery zbudowałem do 12 poziomu dokładnie, teraz mi się buduje na 14, z tego co wiem za tydzień będzie tango w twierdzy i chyba na za tydzień będę chciał sobie właśnie tą twierdzę 15 postawić, żeby już ją mieć, żeby te paczuszki mi jakieś fajne leciały, może nawet szybciej, zobaczymy, no surek też tu mi póki co nie brakuje, także zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie. Tak jak mówię, no tutaj podziemia, ten trener póki co się robi specjalnie pod te przejścia w petach, gildia wygląda tak, zrobiliśmy z tego co wiem dzisiaj rano wreszcie wyprawę 46, teraz mamy odpaloną 47, to się w ogóle miało nie nakładać, ja się i tak nakłada, no ale mniejsza z tym, nie, przepraszam, 47 zrobiliśmy, czyli jeszcze nam zostaje 48, 49 i 50, więc jeszcze 3 wyprawki tylko, także teraz mamy odpaloną właśnie tą 48, zobaczymy jak nam to pójdzie, no ale powolutku to idzie. Oprócz tego mamy dwie salki 15, jak mieliśmy jedną, to poleciał mi gemik czarny, jak widzicie tutaj, także pierwszy na tej postaci, średni, więc nie brałem go do broni, wziąłem go tutaj za jakiś najsłabszy gem na HP, także po prostu tak to wygląda. I w zasadzie tyle. I chyba to by było na tyle, także okej, lecimy. Pierwsze co, portal do piekieł. Zobaczmy, no na za wiele go niestety nie zrobiliśmy. Tutaj jeszcze mamy mamy kilka lochów pozapisywanych. Ten król to chyba był, chociaż nie, ja tego króla to zrobiłem ostatnio, więc to nie było na odcinku. No to wszystko wam popokazuję. Tu są głównie portale do piekieł. Tu jak widzicie, dzień po dniu mi padały. Piąty mi padł, szóstego mi padł i siódmego mi padł, także dzień po dniu fajnie te portale nam szły. Dobra, zaczynamy od 13 piętra.
Wszystko mi się tu nagrywa, wszystko jest git, jakoś tak mam wrażenie, że jest ciemno na tej kamerce, nie mam pojęcia czemu. Ale dobra, zaczynamy od 13 piętra, dlatego że mam na nie, dokładnie, mam na nie ponad 1% szans, 1,20, o ile się nie mylę. No ale niestety się zbugowało, już tego 13 piętra nie obejrzymy, dlatego że w tym momencie już nam 10, dokładnie, 10 się tutaj pokaże niestety przeciwnik, no ale trudno. Grunge level wbiliśmy, już mamy prawie 274, od razu jakiś paseczek, plus 54, zobaczcie, ale ja się wstrzymam. Wstrzymam się dlatego, że mało brakowało, abyśmy dzisiaj nie mieli, w sensie dzisiaj. Dzisiaj jeszcze chyba bym miał, ale jutro bym nie miał epickiego itemku do toalety. Musiałbym szukać w zbrojowni albo w gabinecie magii, no a wiadomo, że poza eventem jest to dość kosztowne. No ale tutaj udało mi się wczoraj z misji dropnąć właśnie klatę i tą klatę sobie jutro wrzucimy. Ona nam daje sporo, no to nie da się, nie ma co ukrywać, no ale wiecie, no wolę w kiblu po prostu to spuścić, a sobie znaleźć w weekend epicki jakąś tam klatę nową, no nie, jak już będę miał na wyższym poziomie. Dobra, tu mi coś w ogóle wymieniałem sobie na pachołkach, ale dzisiaj już nie mam miejsca, także zrobimy to w ten sposób. Tu mam jakieś itemki z tornada, no i okej, okay, lecimy dalej. Co my teraz mamy do ubicia? Tak naprawdę z tego co kojarzę, to tak, na wieżę mieliśmy sporo szans, tutaj na Hemoridor raczej nie, bodajże na nordyckich bogów, o ile się nie mylę, tylko nie wiem czy to jest sens klikać, wiecie, to i tak teraz bym musiał trochę grzybów na to zużyć, chociaż tutaj no dokładnie właśnie, tu miałem akurat sporo procent szans na to, to może możemy sprzedać. Co ja tu miałem jeszcze do kliknięcia? Valkyrie chyba nie ma co. Tutaj te śpiewające syreny chyba nam padną, ale one nam dadzą tyle expa co nic, więc nie ma sensu. Zobaczmy tego Smoluma. Tak potestuję i lecimy do strefy mroku, bo jak wiemy w strefie mroku na tym etapie najwięcej tutaj dostaniemy. No ten Smolum chyba nie jest za bardzo do ubicia. Tu mi się coś zbugowało, nie chce mi wejść w lochy. Serwer nie odpowiada, super. Trwają prace modernizacyjne, czyli świetnie. Akurat kiedy mieliśmy nagrywać coś, to niestety się wysypało, no ale co zrobić. Okej, okay, tu się coś nam buguje. Dobra, już chyba git. Aha, prace modernizacyjne, żeby nam pewnie przyszło tutaj na poczcie właśnie informacja odnośnie tych eventów i tak dalej. Ale to spokojnie, jeszcze do tego przejdziemy, tak jak mówiłem na koniec odcinka. Dobra, uświęcona tradycją szkoła magii chyba też nam nie padła, o ile się nie mylę. No właśnie, to tylko ci nordyccy bogowie. To pamiętam, że tam miałem na coś jeszcze procent fajny, ale wydaje mi się, że po prostu nie ma co tego klikać, no bo i tak za wiele expa nam to nie da. Dobra, mamy istotę pozaziemską, to jest mag, wydaje mi się, że ją w miarę szybko pokonamy, także tutaj klikamy, ona nam da na pewno sporo expa. Wiemy, że teraz jest w tej strefie mroku, to jest takie główne źródło expa naszego. No jeszcze oczywiście 13 piętro, tam Esteros, no ale tego tak szybko nie popokonujemy, jak to ma miejsce właśnie w tej strefie mroku. No i dlatego miałem niecałe 3%, więc w teorii on powinien paść w miarę szybko. No ale w praktyce, jak widzicie, troszkę musiałem go poklikać. No to jest właśnie to, to jest piękno, można powiedzieć, tej gry i tego kalkulatora. Na 13 piętro mieliśmy 1% i nam padł po tam 3 grzybach. Na tego mieliśmy niecałe 3 i nam padł po no większej ilości grzybów po prostu. No ale dobra, mag w miarę szybko padł. No i zobaczmy teraz tego smoka obłędu. Czy będziemy w stanie ten 275 level tutaj dobić? Nie jestem pewien, szczerze mówiąc, czy nam się to uda. Może jakimś tornadem ewentualnie na sam koniec jeszcze spróbujemy. No ale tutaj smok obłędu, to już jest wojownik, to już jest raczej cięższy przeciwnik, tak mi się przynajmniej wydaje. O nie, padł, zobaczcie, tylko znowu nam się zbugowało, bardzo często się buguje. Mamy jakiś pasek i czy ten pasek, o kurde, on jest o wiele lepszy, no to pasek tutaj na pewno podmieniamy dla naszego magusia. Aha, nie wiem czy wam mówiłem, w międzyczasie jeszcze ogarnąłem sobie tutaj punkty życia, 15% na wszystkich pachołkach, także jak widzicie, no można powiedzieć, że jakoś to wygląda, chociaż za wiele jeżeli chodzi o procenty to mi to nie dało, więc no niestety co mogę powiedzieć, no i tak za wiele nie ruszyłem po prostu, jeżeli chodzi o te strefy mroku i tak dalej. No ale okej, lecimy dalej. Mroczny obcy, to jest zwiadowca. Myślałem, że ten wojownik nam nie padnie, szczerze mówiąc, ale jeżeli już nam padł, to fajnie by było też coś dalej pocisnąć. Czy ten mroczny obcy, tak jak mówię, zwiadowca, raczej to nie powinien być jakiś większy blok. Tu już nam dosłownie, zobaczcie, tylko odrobinkę expa brakuje do tego 275 levela, więc no tutaj już tornadem na pewno dobijemy. Jeszcze przed odcinkiem zmieniłem sobie tutaj broń. Broń mi dawała chyba 60 średnich. Wiecie co, powiedzmy, że do 500 grzybów może. Jeszcze stówkę na niego zużyjemy. Uda się to spoko, nie uda się to polecimy do tornada, dobijemy ten level i się wstrzymamy, bo tak jak mówię, no tutaj to jest taki dosłownie przedsmak tego, co będzie się działo w piątek, mam nadzieję, na weekendzie właśnie epickim. Więc okej, lecimy.
Zobaczmy, czy nam tutaj się to uda. No to jest Świątynia Zimnej Krwi, tutaj bodajże 10 to jest ta maszyna do zabijania, więc no ona będzie raczej ciężko do pokonania, chociaż wiadomo, no tutaj też to dochodzą pachołki, jak pachołki swoje zrobią, to i uda się ją w miarę szybko pokonać, no ale tak czy siak, dobra, 35 jeszcze grzybków, tak czy siak, no tutaj może być jakiś problem. Później kolejny loch, no to wiadomo, to już jest prostsze, mam nadzieję, że do piątku mi się on odblokuje, dlatego, że tam 10 przeciwnik to jest nasze odbicie lustrzane. Myślę, czy to odbicie lustrzane sobie go nie zachować na później, dlatego że wydaje mi się, że... Dobra, już tu przesadziłem troszeczkę. Wydaje mi się, z tego co wiem, odbicie lustrzane tutaj w Piramidzie Szaleństwa to jest jedyny loch, który daje nam, jeżeli mamy większy poziom, to daje nam więcej expa, bo to jest po prostu nasze odbicie lustrzane, więc jeżeli my tam ten próg 393 levela przekroczymy, to i razem z tym ta Piramida Szaleństwa, 10 przeciwnik, da nam 300 milionów expa i myślę, czy sobie jej nie zostawić i po prostu pokonać ją właśnie na tym wyższym levelu, żeby dostać te 300 milionów expa. To może nie być głupie, nigdy tak nie robiłem, ale może tutaj na tym magusiu to zrobimy, więc to jeszcze zobaczymy po prostu, jak to pójdzie, ale tak jak mówię, taki jest wstępny plan, no chyba, że to jest odbicie lustrzane, więc padnie pewnie szybko, chyba, że jakoś tam za bardzo się zaklikam i zbuguje mi się i padną dwa z rzędu, albo coś takiego, wiadomo jak ta gierka działa. Dobra, tu nam coś padło, a odnośnie tej broni, no to zmieniłem na zwykłą, na inteligencję, jak widzicie, rozrzut taki można powiedzieć w miarę, 60 średnich, runka 19% już, także też dość fajna. Więc po prostu uznałem, że zmienię i właśnie na tym odcinku coś poklikam mniej lub bardziej, no i później sobie będziemy już czekać cierpliwie na ten właśnie weekend epicki, więc tak to będzie wyglądać. Okej, co my tu mamy? 11 minutę dopiero, nie mam pojęcia, czemu jest tak ciemno na kamerce, to ogólnie przepraszam za to, ale jak wiecie, no już nagrywam teraz, można powiedzieć, jeden odcinek na tydzień, więc dobra, mamy już ten 275 level i tu mamy kolejnego wojownika, to chyba nawet nie ma co go klikać. Dobra, jakiś tam progres jest zrobiony, więc myślę, że git. Szkoda, że nam się nie udało zobaczyć tego 13 piętra, no ale niestety gierka w dalszym ciągu nie jest zbyt przystosowana do oglądania lochów i do zapisywania ich. Tak jak mówię, no ostatnio tutaj rzadko nagrywam, wszystko mi się świeci i tak dalej, wszystko jest ustawione tak jak wcześniej, a tutaj jakoś dziwnie ciemno. No ale dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy? No w zasadzie tylko jeden loch, tylko jakiś hemoridor ruszyłem przez ten okres czasu, tak jak wam mówiłem, ewentualnie tam trochę strefy mroku, jakieś tam tornada i tak dalej, możecie porównać z poprzednim odcinkiem. No ale tak generalnie mówiąc, to za wiele nie zrobiłem. Tu jakiś portal do piekieł padł w miarę szybko, jak widzicie 5, 6 padł od razu ze 100% do zera. Jak widzicie, troszeczkę farta mieliśmy, no ale się udało. Co my tu jeszcze mamy? Kolejny portal do piekieł, również jak widzicie od stówki do zera padł w jeden dzień. Tu mamy jakiś loch króla, czyli mag w hemoridorze, no on również był bardzo, bardzo łatwo do zrobienia, więc po prostu go kliknąłem, no ale jak zaraz zobaczycie, 20 milionów expa, więc no to nawet nie jest 1/10 levela, także no jak widzicie, nie za wiele. No i wczoraj również portal do piekieł tutaj pokonany, jak widzicie mieliśmy 50% szans, no i tak to wyglądało. Tak jak mówię, szkoda, że się nie udało zapisać tego 13 piętra, no ale trudno, teraz mamy 10, no na 10 może tą 10 pokonamy już po weekendzie właśnie epickim, kiedy się przebierzemy, bo jak widzicie, no epiki nam tu dają naprawdę dużo, po 60 statystyk, także to jest sporo. Dobra, i teraz tak jak obiecałem na koniec, tu wam myślę, że pokażę, poczekajcie, przechwytywanie okna, dokładnie wszystko działa, my sobie tutaj przejdziemy do Chroma, bo ja to mam w Chromie, ok. No i jak widzicie, mamy teraz coś takiego. W ten weekend od piątku do niedzieli będą następujące wydarzenia, czyli epic po prostu ze sklepu, taki zwyczajny weekend epicki, jaki miał miejsce zazwyczaj w tej grze. No i kocioł w kuźni, czyli po prostu 15 rozmontowań surowce do kowala właśnie z misji i tak dalej, no to wiadomo. Oprócz tego w piątek 13, bo ten piątek to będzie piątek 13, mamy możliwość złapania pupila w mroku, czyli zawiszawszy. No ja go jeszcze nie mam, no niestety na W50 go nie złapiemy, bo jakby no nikt go nie złapie na 99,9%, bo raczej nie jest to możliwe, natomiast mówię nie na 100%, tylko na 99%, bo wiem, jakie ludzie mają możliwości, no ale tutaj już grzybami nic nie skipniesz, tu po prostu jest kwestia jedzonek, tu dopiero ludzie robią pierwsze przejścia, a co dopiero już tego zawiszawsze pokonać, no ale mniejsza z tym, raczej go nikt nie złapie na W50, ale na S39 to jest ostatni pupil, jakiego mi brakuje, więc sobie w ten piątek go po prostu złapę. No i teraz lecimy dalej, mamy z kolei w poniedziałek rozpocznie się 14-dniowe wydarzenie letnie frajdo zbiory, wykonujcie codziennie specjalnie zadania u
barmana i zbierajcie punkty, aby otrzymać niesamowite nagrody. Szczególnie pilni wielbiciele słońca otrzymają na końcu nawet legendarny klejnot. Dokładnie, od przyszłego poniedziałku będzie jakiś nowy event, nie będzie to taki event 3-dniowy jak zawsze, tylko jak widzicie będzie trwał przez 2 tygodnie i tutaj mamy w spoilerze więcej informacji, mianowicie zadania różnią się stopniem trudności, dlatego dają 5, 10 lub 15 punktów. Możecie zebrać łącznie 420 punktów 2 tygodnie. Co zrobić z punktami? Możecie wygrywać nagrody, im więcej macie punktów, tym więcej nagród, czyli po prostu no, opłaca się, wiadomo, codziennie te zadania robić. Jeszcze nie wiem, jakie to będą zadania, nic takiego, w poniedziałek postaram się Wam nagrać, jak już ten event będzie aktywny, postaram się zobaczyć w ogóle, z czym to się je, o co chodzi z tymi zadaniami. Podejrzewam, że wiecie, dla graczy free to play będą te zadania za 5 punkcików do zrobienia, natomiast dla jakichś tam grzybiarzy będą te za 15, bo będą po prostu trudniejsze, no ale zobaczymy, bo jeszcze sam nie wiem, jakie to będą dokładnie zadania. Tak jak mówiłem, im więcej punktów, tym więcej nagród. Dobrą rzeczą jest to, że nie musicie robić wszystkiego codziennie, ponieważ jeśli osiągniecie maksymalną wymaganą liczbę punktów, na przykład 300, możecie wygrać główną nagrodę wydarzenia, którą jest piękny, legendarny klejnot. No właśnie, czyli nagrody są generalnie różne, ale taką nagrodą ostateczną, końcową jest legendarny klejnot, podejrzewam, że duży. Tutaj jak widzicie, widać to widać, nawet na grafice. Tutaj Shakes trzyma właśnie ten legendarny duży klejnot, więc pewnie taki dostaniemy. No i co? No spoko opcja, nie? W sensie, no nie wiem, no duży klejnot za 300 punktów, czyli za robienie codziennie tych zadań, zależy. Dla graczy free to play na pewno bardzo fajna opcja, dla grzybiarzy chyba nie bardzo, bo oni i tak mają pod dostatkiem tych klejnotów właśnie legendarnych, ale może on będzie jakiś wzmocniony, może inne nagrody będą tego warte. Nie ma co oceniać, jeżeli jeszcze nie wiemy dokładnie, jak to będzie działało. I okej, okay, tak jak jest napisane, że nie musimy robić wszystkich zadań codziennie, bo łącznie można zebrać 420 punktów, a z tego co tutaj piszą, chyba, jeżeli dobrze rozumiem, 300 to będzie właśnie ten taki pułap, ta taka górna półka, gdzie będziemy mogli ten ostateczną tą nagrodę odebrać, czyli właśnie ten legendarny klejnot. Zobaczymy, jak to wyjdzie, mam nadzieję, że będzie to jakaś fajna odmiana i po prostu no zobaczymy, nie? Nie ma co się jakby wszystko okaże się w poniedziałek i też Wam postaram się nagrać z tego odcinek. I dobra, na następny weekend jeszcze są przewidziane Tango w Twierdzy i Złote Zbiory, czyli event Golda i event Twierdzy, o ile się nie mylę, więc super, nie? Też się przyda na pewno na W50. Dobra, to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę, dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. I tyle, widzimy się w kolejnych filmach, najprawdopodobniej w piątek z weekendu epickiego właśnie na W50. No a dalej będziemy sobie coś tam myśleć. Także ja Wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę. Mam nadzieję, że to zrobiliście, jeżeli nie, to teraz macie okazję. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć!